Zafascynowała mnie Twoja otwartość i taka normalność. Chęć rozmowy, bardzo duża uprzejmość, klasa. Podałeś mi kawę, zapytałeś, czy chcę użyć pierwsze ekspresu. To było takie nasze pierwsze spojrzenie w kuchni. Kuchnia, winda, rzeczywiście tak, ale na początku rozmawialiśmy zawsze, i to zostało tak do tej pory, o sporcie, to dotyczyło przygody, wyzwań jakichś i to, co mnie najpierw zaszokowało i ujęło, to że chciałaś się porwać od razu na bieganie półmaratonu i jednocześnie byłaś dziewczyną z wiatrem we włosach, bo skakałaś ze spadochronem i właściwie się wynurzyłaś z Morza Czerwonego, też tego, co gdzieś tam docierało do mnie. No już to, kiedy się w windzie widziałem na schodach, rzeczywiście schody, winda z nerfem, to przypomnijmy, to jest taki karabin dla dzieci, które ma pociski piankowe. To było coś dla mnie niesamowitego. Idzie dziewczyna sobie z pracy, idzie z nerfem w torebce i mówi mi, że właściwie to ona nie używa samochodu, musi się przejść kawałek, potem się jeszcze przejdzie na transport miejski, ale generalnie idzie dalej. Mówię, wow, to jest naprawdę prawdziwa bohaterka. Trochę taka Lara Croft Mordoru, bo tam pracowaliśmy. Płcią się różnimy. Zdecydowanie. Ale to charakter miał być. Ty masz charakter kobiecy, tak. No więc właśnie, ty jesteś typowym samcem. Robert jest absolutnie królem lwem. Masz wszystkie męskie cechy, wszystkie. Jesteś władczy, jesteś odważny, jesteś taki opiekuńczy. Czyli ty nie jesteś władcza, nie jesteś odważna, tak? Bo czym się różnimy? Jestem, ale to tak męsko. Ty jesteś, i tym się absolutnie różnimy, mistrzynią w niepodejmowaniu decyzji. Doprowadzasz temat do prawie ostatecznego rozstrzygnięcia i to się wszystko waha. I też to, czego ja nie mam w sobie, to ten taki niepokój ze względu na jakiekolwiek docierające sygnały, jakieś zmiany, planu, okoliczności. Tak, i ty bardzo lubisz mieć wszystko poukładane w taki sposób, który jest przewidywalny. A ja mówię, no, świat się zmienia, będziemy zarządzać tą zmianą. Co jeszcze? No, myślę, że różnimy się dosyć poważnie, jeżeli chodzi o podejście do otoczenia. Ja jestem takim człowiekiem, który działa w tunelu. I to jest męskie. Pracuję tak, że może być wokół mnie nie wiadomo co, ale ja mam to do wykonania i nieważne jak wygląda moje biurko, pokój, otoczenie, co się dzieje wokół mnie, głośna muzyka, tłum ludzi, nie ma to znaczenia. Ja po prostu idę i robię swoje. Natomiast ty... Wszystko widzę, ale dlatego mnie pytasz, gdzie co leży. To też prawda, tak? Ale zanim przejdziesz do jakiegokolwiek działania, to musisz sobie uporządkować otoczenie. No tak, i ja z reguły nie widzę tego, co ty widzisz, i odwrotnie. A ty jesteś snajperem. Nie powiedziałbym, że wyciągnąłem Justynę z korporacji. To był jakiś ważny krok życiowy i myślę, że każdy ma taki moment, że chce się zmierzyć z czymś nowym. I nie do końca było tak, że ja mówiłem, koniecznie musisz przestać pracować w dużej firmie, nie bądź już menedżerem, tutaj daj spokój tym wizytom w różnych krajach Europy. Myślę, że atrakcyjność wizji takiej, że będziemy robić coś ważnego społecznie, w sporcie i będziemy robić to razem, była silniejsza niż kolejne stopnie kariery korporacyjnej. Ja natomiast zostałem, z czego wyciągnięty, z takiego kręcenia się troszkę w kółeczko i miałem wiele pomysłów na życie, miałem wiele też takiego niepokoju wewnętrznego, czasami nawet taki smuteczek mnie dopadał z różnych względów i kiedy spotkaliśmy się, to się okazało, że można iść razem w jednym kierunku i tę naszą energię dobrą połączyć w coś konstruktywnego.